40 dni modlitwy i nabożeństwa. Denis Smith. Wydawnictwo Znaki Czasu. Dzień 34. Sprawiedliwość jedynie przez wiarę. Wielki spór zawsze dotyczył Chrystusa. W Apokalipsie Jana czytamy o tym, kiedy po raz pierwszy w niebie wybuchł bój. I wybuchła walka w niebie. Michał i aniołowie jego stoczyli bój ze smokiem i walczył smok i aniołowie jego. Apokalipsa 12:7. Szatan nienawidzi Chrystusa i zawsze starał się zająć jego miejsce. Wzniosę się nad szczyty obłoków, będę równy najwyższemu. Apokalipsa 14:14. Ten sam bój ma miejsce i dzisiaj w życiu każdego człowieka. Szatan pragnie panować na tronie serca. Chce, aby ludzie podążali jego drogami, a nie drogami Chrystusa. W sferze życia chrześcijańskiego chce zastąpić sprawiedliwość Chrystusa wysiłkiem człowieka. Dąży do tego, aby ludzie szukali sprawiedliwości w swoich własnych wysiłkach, a nie w Chrystusie i Jego sprawiedliwości. Chce, by szukali posłuszeństwa w sobie, a nie w Chrystusie, objawiającym swoje posłuszeństwo w nich i przez nich. Ta kwestia była sercem protestanckiej reformacji, której okrzyk bojowy brzmiał sola fide, czyli jedynie przez wiarę. Stanowi ono serce Ewangelii i przesłania sprawiedliwości przez wiarę. Biblia jasno wyraża się w tej sprawie. Paweł, nawiązując do chodzenia chrześcijanina z Bogiem, napisał: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. List do Kolosan 2:6. Przez wiarę przyjmujemy Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Musimy wierzyć, że On jest Synem Bożym, że umarł za nasze grzechy, że je przebacza i daje nam życie wieczne. Chrześcijanami stajemy się przez wiarę w Chrystusa, nie przez uczynki. Bóg nie wymaga, aby zgubiony grzesznik zaczął wykonywać dobre uczynki przed przyjściem do Chrystusa. Grzesznik nie musi uporządkować swojego życia i starać się podobać Bogu przed otrzymaniem zbawienia. Nie. Po prostu przychodzi do Jezusa takim, jakim jest, przyjmując Go przez wiarę jako swojego Zbawiciela. Kiedy narodzimy się na nowo i zaczniemy dążyć do chrześcijańskiego życia, naturalne jest dla nas skupienie się na własnych wysiłkach w przestrzeganiu prawa Bożego. Szybko jednak odkrywamy, że jest to niemożliwe. Paweł opisał tę niemożliwość następująco: odkrywam więc w sobie to prawo, że gdy chcę czynić dobro, trzyma mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka, lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. List do Rzymian, 7 rozdział od 21 do 23 wersetu. Apostoł osobiście doświadczył niemożliwości przestrzegania prawa Bożego przez własne wysiłki. Czuł się zmuszony zawołać: nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? List do Rzymian 7:24. Po chwili jednak odpowiedział na to wołanie: dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa naszego Pana. List do Rzymian 7:25. Apostoł Paweł nauczył się, że wiara w Chrystusa jest jedynym sposobem na zwycięskie życie chrześcijańskie. Napisał: co bowiem było niemożliwe dla prawa, w czym było ono słabe z powodu ciała, Bóg, posławszy swego Syna w podobieństwie grzesznego ciała i z powodu grzechu potępił grzech w ciele, aby sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas, którzy postępujemy nie według ciała, ale według ducha. List do Rzymian, 8 rozdział, 3 i 4 werset. Aby chodzić w duchu, trzeba codziennie doświadczać chrztu Ducha Świętego
i wybierać poddanie się Jego prowadzeniu. Kiedy już to zrobimy, powinniśmy oczekiwać, że Chrystus objawi w naszym życiu swoje zwycięstwo nad pokusą. Jezus był kuszony we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu. Ponieważ okazał doskonałe, sprawiedliwe posłuszeństwo wobec prawa Bożego, kiedy On w nas żyje, mamy dostęp do Jego sprawiedliwego posłuszeństwa. Dlatego Paweł stwierdził, że sprawiedliwość prawa wypełniła się w nas. Z powodu słabości naszego ciała nie jesteśmy w stanie wypełnić sprawiedliwych wymagań prawa. Kiedy jednak Jezus żyje w nas przez chrzest Ducha Świętego, urzeczywistnia w nas swoje sprawiedliwe posłuszeństwo, jeśli wierzymy w to, że On tego dokona. W ten sposób sprawiedliwość Chrystusa objawia się w naszym życiu przez wiarę. Możemy być sprawiedliwi tylko przez wiarę w Chrystusa i Jego sprawiedliwe posłuszeństwo. Pamiętaj, że na tej ziemi nie ma innej sprawiedliwości, jak tylko sprawiedliwość Chrystusa. Ellen White w życiu Jezusa napisała: jedynym środkiem obrony przeciwko złu jest obecność Chrystusa w naszych sercach przez wiarę w Jego sprawiedliwość. Do osobistych rozmyślań. Czego szatan ciągle usiłuje dokonać w odniesieniu do Chrystusa? Czyj plan realizujemy, gdy ciężko pracujemy nad naszym posłuszeństwem Bogu, usiłując osiągnąć sprawiedliwość za pomocą własnych wysiłków? Jakiego rodzaju życie prowadził Jezus w odniesieniu do prawa Bożego? Jak według Biblii możemy stać się sprawiedliwi? W jaki sposób zdobywamy sprawiedliwość? Aktywność modlitewna. Módlcie się o to, aby Bóg ochrzcił was Duchem Świętym, ożywił was i swój Kościół. O to, aby Bóg przebaczył wam dążenie do osiągnięcia sprawiedliwości o własnych siłach. O to, aby Bóg poprowadził was do zrozumienia i doświadczenia sprawiedliwości jedynie przez wiarę Chrystusa. Módlcie się o osoby na waszych listach modlitewnych.